Cześć wszystkim, ja jestem Faga, a dzisiaj postanowiłem zagrać solo na trybie Lucky Islands na serwerze CubeCraft. Żeby nie było jednak za łatwo, postanowiłem dać sobie wyzwanie wygrania bez otworzenia ani jednego Lucky Bloka. Jak mi poszło, przekonacie się sami. Intro! No okej, okay, a więc ogólnie postanowiłem zacząć z kitem, który daje mi 7 diamentów na start. Nic tutaj raczej wiadomo, co mogłem zrobić. Oczywiście zebrałem sobie na początek jedzonko. Później stwierdziłem, że no, przyda się drewno, bo jednak fajnie byłoby zrobić sobie miecz oczywiście diamentowy. Tutaj poszedłem od razu po drewno i generalnie nie zwracajcie uwagi na to, jak craftowałem te itemy, bo no, nie wiem, jakby była 7 rano, jakby ja nie wiedziałem, co się jeszcze dzieje, ale stwierdziłem, że coś takiego zrobię. No ale zrobię sobie jakby hełm diamentowy, tutaj jak widzicie, miecz również sobie zrobiłem. Tu jeszcze przerobiłem tylko drewno na deski, żeby je mieć. Tak samo tutaj sianko sobie już na jedzonko przerobiłem. Tutaj już szybko wykopałem jakieś dodatkowe macy po prostu, żeby się przebudować, co prawda, bo wiadomo, jeśli chcę wygrać tutaj bez niszczenia lekkich bloków, to muszę grać dosyć agresywnie. Chociaż ta agresja też jakoś super mi nie wychodziła, tutaj trochę się zawahałem, ale jednak przeskoczyłem. Na początku trochę się bałem, że nie przeskoczę, ale to wiadomo. Człowiek o 7 rano trochę ślepy, i ogólnie jestem ślepy, a o 7 rano też w ogóle. Tutaj wiadomo, zbieram sobie drewno, patrzę, czy tam ziomek naprzeciwko mi nie chce do mnie lecieć. Ale zobaczyłem, że gość wyszedł i stwierdziłem, że jednak się cofnę. Po czym, chłop, zaraz się do mnie tepnął perełką, no i tu czekała mi już pierwsza walka. Szczerze, bega ze strady, bo się bałem, że przegram tego fighta, ale chłop misował. Tutaj na przykład misował, tu znowu misował praktycznie, że nie trafił dobrze tą siekierą. No i cóż, udało się wygrać. Tu, co prawda, były trochę problemy, ale na szczęście się udało, koniec końców. Więc nie ma co narzekać. No i cóż, szybko sobie zabrałem większą ilość drewna i szybko ruszyłem również na środek, bo wiedziałem, że tam być może będą jakieś bloki dla mnie czy coś. I przeskoczyłem na kolejną wyspę, tu zobaczyłem kolejnego ziomka. Tam również zobaczyłem, jak ktoś się buduje. No i stwierdziłem, że zaraz sobie tutaj poczekam na tego gościa, bo tak naprawdę chciałem przeskakiwać. Przeskoczyłem jednak sobie, ponieważ stwierdziłem, że dobra, dojedziemy sobie tego gościa. On mnie nawet nie zauważył przez większą chwilę. No i tutaj już tak naprawdę był praktycznie freaky, zwłaszcza, że gość chciał uciekać. No cóż, chciał się odwrócić na mnie z łukiem, widać, że nie miał żadnego miecza, dlatego strzał tylko z łuku, że go sobie zwróciłem. Choć szczerze, nie spodziewałem się, że dostanie aż takiego knoka i spadnie. Liczyłem, że dostanę sobie z niego jakiś loot czy coś. No, ale niestety poleciał poza mapę, bo szkoda, bo by mi się bardzo przydał akurat, tego nie ukrywajmy. Zwłaszcza na Lucky Islands, no i tutaj jakby... Nieważne, tego nie było. Zastanawiałem się, co to wiecie, co tam robi, tak samo zastanawiałem się, co ten ziomek do góry tam robił. Po cholerę on tak wysoko idzie. Pewnie tam był jakiś lucky block czy coś, tak stawiam. To dojeżdżanie było strasznie ryzykowne, ponieważ jakby stwierdziłem, że on do mnie tam rzuci, więc tepnąłem się szybko do drugiego ziomka, który był trochę słabiej uzbrojony. Tu chciałem jego kota szybko zrzucić, powiedział, że ten kot może mi napsuć krwi, niestety ten kot się tepnął do niego z powrotem. Czego nie przemyślałem, ale zbudowałem szybko most do końca, a zaraz popełniłem duży błąd, strasznie to zobaczycie też. No i tu się nauczyłem, żeby wyczekać przeciwnika, chciał mnie dojechać, tu w ogóle zmisowałem jak noob totalny. No tu już nie dałem mu po prostu szans w tym pojedynku, wiadomo, też jakoś nie wariowałem i nic. Wyrzuciłem go za mapę po prostu. I stwierdziłem, że ruszę dalej, się tutaj widziałem to ziomka, więc stwierdziłem, że się odwrócę trochę w inną stronę. Poszedłem troszkę do góry. No i cóż, rozejrzałem się dookoła, czekałem, co ten ziomek zrobi. Ale on się głównie na mnie tylko i wyłącznie patrzył, więc stwierdziłem, że dobra, mogę sobie przejść. A tutaj jeszcze ziomek próbował mnie trafić, na szczęście nie trafił. Prawdopodobnie gdyby trafił, to mógłbym spaść. Tak, no jest duża szansa, żebym spadł wtedy po prostu. Myślałem przez chwilę o jakiejś perełce, żeby się na niego tepnąć, ale tu stwierdziliśmy, dobra, po prostu go dojeżdżam. Chłopczek, aż wypadnie mu łuk z tego, z Lucky Blocka, więc dobra, dojeżdżam go. No i tutaj, no chłop dostał mocne lanie, chłop nie miał szans tak naprawdę, tu jeszcze w ogóle na farcie jakoś się zbugowałem przez to szkło i w ogóle nie jest tego dojechałem bez problemów większych. To się szybko zregenerowałem, podniosłem po nim item oczywiście, przejrzałem, co on tam ciekawego miał. Miał kilka fajnych rzeczy, ale tak naprawdę ja już miałem wszystko, czego potrzebowałem do wygrania tej areny.
Tutaj tak naprawdę został mi jeszcze jeden ziomek, który się rozglądał w ogóle, gdzie też on jest. I nagle ujrzałem to, tam do góry, tak, ten most z lodu. No i wiedziałem, że muszę jakoś tam podejść, bo no, chłop ewidentnie nie zejdzie bez mojej pomocy. Tu próbowałem łukiem coś działać, ale niestety nie wiem, czy shotgun bow jakoś działa słabiej, że te strzały jakoś, nie wiem, że może słabiej lecą, albo krócej, że tak nazwę. On miał akurat ten sam łuk, nie trafił oczywiście, ja również nie trafiałem. I stwierdziłem, dobra, muszę coś tutaj wykminić. Więc powoli sobie tutaj podjeżdżałem, próbowałem również jakoś z łuku coś tam zdziałać. Niestety nie trafiałem, trudno. Plan był dobry, tu sobie przeskoczyłem pod niego, żeby coś pokminić, on tutaj oczywiście zauważył, ja się cofnąłem. No próbowałem je tutaj zestrzelić, ja podbiegłem pod niego, żeby nie mógł tak łatwo strzelać. No i tutaj generalnie właśnie czekałem, aż się tak wysili. Wyjął i tutaj pięknie go zestajpiłem, chłop spadł, no ja go tylko sobie po prostu już zrzuciłem. Tu jeszcze w ogóle chłop bloklacza rypnął. No ale gość był już w przegranej pozycji, tak jak też jeszcze z łuku obiłem jednym trafieniem. I tutaj po prostu wiedziałem, że on będzie czekał, aż ja się do niego dobuduję, żeby mnie po prostu zrzucić. Dlatego ja tutaj bardzo mocno sobie zabudowałem za sobą ściankę lekką, pojedynczą. I po prostu sobie go tutaj zabiłem. No i jak widzicie, udało mi się wykonać ten challenge. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze sobie tylko otworzę kubleta tak naprawdę, bo dostałem kubleta, słuchajcie, to sobie go otworzymy. No może coś fajnego dostanę. Za te staranie, zobaczmy, co. Czym CubeCraft postanowił mnie nagrodzić za tą jakże wspaniałą rundę bez otwierania takich bloków.